Dzisiaj relacja z targów, gdzie były końcówki bez kabli, kable bez końcówek, lustra z głośnikami, czy zestawy głośnikowe, którym ktoś zajumał plecy. Na poważnie, to zapraszam na krótką relację z prawdopodobnie najbardziej prestiżowych targów sprzętu high-end w Europie. W dniach 9 do 12 maja 2019 roku w niemieckim Monachium odbyła się 38. edycja targów. Rok temu było tutaj 580 wystawców z 41 krajów. Na zaproszenie polskiego producenta ustrojów akustycznych Mega Acoustic, który wystawiał się razem z marką Taga Harmony, miałem szansę wziąć udział w tych targach. Wydarzenie miało miejsce w czterech ogromnych halach oraz atriach ponad nimi. W przestrzeni hal były klasyczne boksy, ale również specjalnie skonstruowane pomieszczenia odsłuchowe. Rzeczywiście na targach można było spotkać firmy z całego świata z ogromną ilością różnorakiego sprzętu. Ogólnie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Myślę, że jest to świetne miejsce na spotkania biznesowe, szukanie współpracy itd. Nie wiem natomiast, czy dla melomana z Polski jest sens tutaj przyjeżdżać, mając na uwadze, że w Polsce mamy świetne targi audio-video show. Korzystając z okazji, nie mogłem nie sprawdzić, jak wygląda świadomość w zakresie akustyki pomieszczeń. Tym razem nie robiłem konkretnej statystyki, ponieważ nie miałem na to czasu, ale tak na inżynierskie oko, to rzeczywiście tutaj jest trochę więcej adaptacji akustycznej. Nie powiedziałbym, że to jest jakaś przepaść względem tego, czego doświadczamy w Polsce. Zresztą ludzie, z którymi rozmawiałem, sami podnosili kwestię, że akustyka pomieszczeń jest wielce niedoceniana i jest to prawdopodobnie najważniejszy aspekt. Co zresztą mieli powiedzieć przedstawicielowi ustrojów akustycznych? Mega Acoustic czy Taga Harmony oczywiście nie byli jedynymi przedstawicielami z Polski. Dla mnie mega ciekawe było spotkać byłą studentkę inżynierii akustycznej Dominikę Bechunek, która na swoim stoisku prezentowała bardzo ciekawe nóżki wibroizolacyjne do zestawów głośnikowych i sprzętu audio. Do tego innowacyjny przetwornik szerokopasmowy, który charakteryzuje się szerokimi kątami propagacji dźwięku, grając przynajmniej w zakresie 600 do 20 tysięcy herców. Wiecie, jak byłem zaskoczony, jak oglądając wystawę ktoś w Niemczech woła mnie po polsku z imienia? Ciekawi mnie, czego Wy oczekujecie po targach. Dajcie znać w komentarzach poniżej, będę na to zwracał uwagę podczas kolejnych targów. Jeżeli film się podoba, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, nie zapominając o kliknięciu dzwoneczka oraz udostępnijcie materiał dalej. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.